Witam serdecznie w kręciku z Farming Store 22. W dzisiejszym odcinku, jak widać, Elengrad. No i dzisiaj wapno. Dzisiaj wapnowanie i siewy rzepaku. No ale siewy rzepaku będą tylko na jednym polu, więc... Bo reszta prawdopodobnie będzie poza odcinkiem. Siano. Bo ja chcę trochę przyspeedować ten sezon. Bo jest sierpień, 12. Dobra, w sumie mogę puścić sobie na dwa czas. Niech sobie leci. Produkcja już. Nie tylko produkcja. Wapnowanie jak za starych dobrych czasów. 18 na godzinę. Standardowa prędkość. No i... I ten zestaw. No po prostu coś pięknego, nie? Kiedyś to było. No właśnie. Kiedyś to było. Na początku serii taki zestaw był. O, jest jakie fajne, to jak ja się cieszę, jak kupiłem taki zestaw do wapna. W ogóle za znajdźki jeszcze było kupione te zestaw. Prawdopodobnie. Przynajmniej Dajszwar na pewno. 63 godziny już ma Dajszwar. No, no oczywiście teraz aktualnie sobie z wałami jeździ. No zaraz jak... No. W sumie ten ciągnik u mnie już nie ma co robić. Ten ciągnik jest tylko teraz u mnie cały czas zespawany z wałami i on sobie jeździ z wałami cały czas. Wszystkie pola musiałem zapnąć, więc trochę mi to zeszło. Znaczy no bardziej mi zeszło orka tego i gładzenie terenu, bo same gładzenie terenu 3 godziny mi zajęło na wszystkich polach, więc no zobaczymy. Ale dzisiaj jeszcze się w rzepaku będzie na tym polu koło biogazowni, a tam się zmieniło. I nie mówiłem wam, bo nie widzieliśmy się, bo kupiłem sobie biogazownię. Za co mogę wam pokazać? Obornik jest full, gnojowy jest 97, ale to dlatego, że krowy mają pusto. No i trochę kiszonki. Ogólnie sprzedałem kiszonkę, bo ja mądry zamiast sprzedawać, to ja do gazowni ją woziłem i przerabiałem, ale później sobie przypomniałem, że przecież istnieje takie coś jak handlarz zwierzętami. No i tam zawiozłem tą kiszonkę i zarobiłem z tego dość dużo kasy. Bardzo dużo mi na wtedy. Bo ja tam zarobiłem... O kurcze, nie wiem ile. Ale dość dużo. Ogólnie te siewy chyba poza odcinkiem sobie ogarnę. No bo tak sobie myślę, co w kolejnym odcinku zrobić. Ale w kolejnym odcinku przydałoby się przeskipnąć już do października i zbierać te winogrona, nie? Chyba winogrona trzeba będzie zbierać. Tak myślę sobie, że lepiej będzie chyba te winogrona pozbierać i jakieś tam... I chcę do tego... Dołączyć sprzedaż pszenicy. Byłam milion pszenicy. Teraz... Ale mam przecież jeszcze w kombajnach. W kombajnach mam jeszcze pszenicę, więc... Więc 1 200 000 chyba jest pszenicy. Nawet nie wiem, ile jest pszenicy. Na pewno w dwóch kombajnach mam i jeszcze na przyczepach. Więc trochę tej pszenicy mam jeszcze poupychanych. A dwa huby przeładunkowe są pełne, więc... Rzepak jest cały zgolony, prawdopodobnie wysypany. Olej rzepakowy jest przerabiany 380 ton jest do przerabienia, więc... Więc sobie firma będzie miała co robić, nie? Ogólnie był w ostatnim odcinku rok 19, a już jest 21. No bo przez to, że zapomniałem sobie czas zastopować. No sobie tak płynął na 2 albo na 5, nie pamiętam. Ale na 2 chyba. Albo na 5. Albo na 5 chyba, bo nie pamiętam. No i po prostu było tak ciemno, że pod tymi górami nic się nie dało robić. To raz sobie cofłem do 15 i znowu się ciemno zrobiło. No i wtedy cofnąłem na 12, no i dotrzymałem czas na 0-0, no bo jest ten mod. Na dodatkowe ustawienie gry chyba. Od tego modu chyba da się na 0 wyłączyć. Chyba tak. Czas na 0 ustawić i tyle. Ustawiłem 0-0, no i widzicie, no i nie płynął czas.
Ja jestem w sesji już farminga 20 minut. A ogarnięcie save'a z tym wszystkim mi zajęło... I z wapnem... 12 godzin, no. Jakoś tak. To coś takiego. Bo ja 7 godzin orałem wszystko. Wszystko orałem 7 godzin. No i wiadomo, usuwałem drzewa i to wszystko, to trochę zaszło, nie? No potem 3 godziny gładziłem, no to już jest 10 godzin, no i około 2 godzinek wapna. No i tak to było. Mówię, na odcinek wezmę sobie 3 kawałki pola. Takie malutkie łąki to były. Więc, no tu jest kolejna na dole, zaraz będę tam wapnował i tamtą jeszcze. Tam co jest na dole, no to te trzy sztuki muszę zrobić. Tutaj. Oj, tu by chyba lepsza miniaturka naciadła. A nie, no mam miniaturkę. Dobra, tu jeszcze ten przejazd i będzie koniec prawdopodobnie. 600 tysięcy? No miałem więcej, ale wiadomo, musiałem wydać na... Na maszynę przecież. Bo miałem wypożyczoną. Tu też mi trochę kasy zeżarło, mam po 7 godzin jednak jeździła, więc mam przejść. No, prawie 7 godzin tam było nabite, na tym pługu, tym wielkim, co miałem na ostatnim odcinku. Więc tam no... Prawie 7 godzin nabiję. No i wiadomo, jeszcze później malowałem trawką. Jedno miejsce, no bo tak... Tak trochę za bardzo tam było. Za dużo zaorane, no i musiałem trawą zamalować, no ale wiadomo, że jak maluje się trawą, no to żre tą kasę jak diabeł. No i dzięki temu pozbyłem się 50 tysięcy, nie? I tak to mniej więcej wygląda. No i nie spać zwiedzać. No i produkcja sobie idzie, więc to mi się podoba. Pieniążki idą. Tak naprawdę to ja też jest tysięcy właśnie, bo mam kredyt 2 miliony, więc muszę oddać kredyt. Nie wiem ile sobie na koncie zostawić. Z 50 tysięcy muszę zostawić, nie? No bo wiadomo. No, 1 450 000 do spłaty jeszcze, więc... No spokojnie. Muszę sobie zostawić 50 tysięcy, no wiadomo, na pracowników, więc z ciemnikami pracuję i tym. Także prawdopodobnie... No dobra, wiadomo. Dawaj. Tryb udziałana. Nie, to miało tu łatwo być. Nie wiem, zobaczę. Bo będzie takie coś, że chyba na ostatnie siewy. Albo nie będę tego pokazywał, dobra. Nie, no, na ostatnie siewy chyba zrobię sobie ten napsat z siewów i tyle. Na te trzy zestawy moje, bo... Mam dwie pary wałów, no ale z czego jedne są takie nierealne, ale ich nie będę używał wtedy na tym odcinku, najwyżej tyle. Też jest taka opcja. O, tam będę siał, tam gdzie widzicie. To na maksa poprawię po całą górę, aż tam te pole. To będzie za chwilę siano przed wirem. Ale na początek wapno. Ogólnie chciałem rozrzutnikiem to robić, ale jednak... Tak chwilę przed odcinkiem stwierdziłem, że chwilę przed odcinkiem stwierdziłem, że jednak będzie lepiej. Skoro to będzie prawdopodobnie ostatnie wapnowanie. Wapnowanie, no wiadomo, za sezon pewnie jakieś pole jeszcze wyskoczą na wapno. No ale to już wiadomo, że nie tyle co było, tak. Więc nawet nie wiem, czy ja tamto wapnowanie będę pokazywał to przed ostatnim sezonem, więc...
Albo zrobię to szybko przed live'em, albo przed odcinkami. Przed odcinkiem, nie? To... Ale prawdopodobnie przed odcinkiem szybko złapnę jitry. No i teraz tutaj już jak będzie zasiane, to ja już tutaj nie będę walczył z siewem. Znaczy, no z nawozem po prostu, no bo tutaj ta łąka jest akurat w podkoszeniu. Będzie wszędzie na dwa stopnie nowej ziemi, tylko tutaj będzie wiadomo, na tym środku, tak. Tak gdzie była, gdzie były te lasy, no to tak i była ściółka, a nie trawa, no to wiadomo, tam nie będzie nowej ziemi i tyle. Ale to nic. Komuś sobie to weźmie. Komuś to później wyrówni to nawożenie. Nie wiem jeszcze jakie, ale jakieś na pewno. A jeżeli nie, no to co za problem. Tutaj tych łąk nawet nie przeorywałem, bo nawet nie wiedziałem. Znaczy, no może na ostatni, może na ostatni, ostatni sezon sobie to dooram, ale to tam prawdopodobnie nie będzie mi się chciało tego kościć, więc chyba sobie odpuszczę to i tyle. Bo bym wtedy jeszcze musiał załatwić tą łąkę, nie? Pomyślę, ale raczej chyba to zostawię, tak jak jest. Jak jest to łąką, to niech sobie jest to łąką i tyle. To największe co się dało, to wykorzystałem i... No i zaorałem. I tak sobie kręcę. Ale czy niech jest na sobotę, więc... No, raczej na sobotę, no bo gier Fluxa raczej się nie uda ogarnąć. Gier Fluxa nie uda się nagrać, więc... Znaczy, nagrać się może uda, ale pewnie nie udałoby mi się tego wyrenderować i to wrzucić, więc... W razie czego gier Flux w poniedziałek. No i dobra, jedno pole jest zrobione. Trzeba jechać na kolejny. No i tu na ten kawałek nie dałem się dostać jakoś. Co? Ja tylko wschodnie chciałam przyjść. A nie wyschnie w ekranie. Już się w ale przyszedł uznać? No. Że burza ma być. Ja, niby. Już woda jest. Dobra, chyba pojadę tam pierwszą, na tamtą łąkę. Znaczy, to było łąkę. Też nawet spory kawałek się zrobił. Więc chyba sobie jednak zaoram te łąki na ostatni sezon. Tak sobie myślę, że chyba zaoram jednak je. O, patrz, a tu coś poszło nie tak. A, bo tu miało być do rana, ale jednak zapomniałem, żeby do równego tak ładnie tu było miało być, ale jednak... Nie, to nie. Nie będzie, to nie będzie i tyle. Czy kurde, no nie wiem. Czy to wapnąłeś do końca, czy nie? Bo jest niby 14 minut, no to... A, jeszcze jedna łąka została, no zobaczę. No ale trochę zamieli ten Deutschwar. Coś tam miał do roboty, jakby nie było. Ten górka też jest nawet dość spoko, więc... dość spora. Więc no nie dziwię się trochę chłopakowi, że miał ciężko, no ale... Dawaj, dawaj, dawaj. Tak, chyba będzie to najlepiej łapnąć, tak sobie myślę. No chyba tak, bo tutaj jest najdłuższa część pola jakby. No bo tu się wydłuża jeszcze te chyba w tą stronę. To jednak dobrze wybrałem. No 12:28 już jest.
No by się zgadzało, 14 minut? No 15. No bo jednak tam minutę czy tam dwie później odpaliłem ten czas. O proszę. Jak ładnie to załatnąło przypadkowo. A ja znak ciągnę w ogóle. Ty, to jak tu przejeżdżałem na to pole, to musiałem znak ściągnąć. Nie wiadomo jaki. Znak ściągnął i dodawał. Patrz, no nie wyleci będę. Nie chcesz, to nie. To będzie jeździł ze mną. Nie no, ale znak go nie hamuje. Na szczęście. No, 19 jest. No zanim ja skończę ten czynnik, to będzie w pół do ósmej. To będzie w pół do ósmej. Więc no... Potem trawę trzeba będzie skosić na działce, więc akurat. Trawa skosić i potem to. No i co? A! No i potem ten odcinek trzeba będzie tutaj wrzucić. No i prawdopodobnie będę musiał jeszcze... Znaczy musiał, nie musiał. Ale prawdopodobnie jeszcze dzisiaj sobie nagram 2000 krów. Wyrenderuję go i wrzucę. Taki jest plan, no bo 2000 krów to będzie na trwa na środę. Na poniedziałek Gear Crux, jak się uda. Nagrać. Ale myślę, że powinno się udać. A jak nie, to znowu Elengrad. Na wtorek odcinek już mam. Nagrany i wrzucony nawet na kanał. Mów, przyjacielu. Co? A, na Discorda. To zaraz przyjdę. Tere-ta-ta-ta. A to patrz, jednak nie klikał. A to będę. O! Wrócił. Wrócił. Stary z mlekiem. Co tam? Nienawidzę tego moda. Jakiego? Zaraz ci pokażę. No bo ten, kupiłem sobie gwiazdową i kupiłem sobie, wiesz, to do a tu jest, dobra, nieważne, już znalazłem jednak. Zgadnij, jaka mapa. Szpakowa. Jest. Aż pogadę. O! No. Nieźle. Z FPS-ami. Tylko czuję, jak mi monitor laguje. Monitor ma 60 Hz. Dobra. I teraz tutaj jakoś od góry to będę trzeba zlochnąć. Dawaj, dawaj. Aha, to aż tak tutaj ten teren obniżyłem, że aż droga lewizuje. No dobra. No ale to wiecie, to tam jest tylko na jeden sezon. Na dwa w sumie. Na dwa koszenia, więc to tam nie będę już się bawił tym terenem.
O, Jezu, jaka to jest górka. Aha. Okej. Okej, let's go. Co? W sumie trochę zakładu nawet zrobiłem, ale to tak. A, super. Balec mi w stronę płotu wyjebało. Normalnie. Jak mi się będzie nudzić, to tu będę grał. Jak dziś o 22 dziś zwijam niestety, Kacper, bo my się umówiliśmy jutro na granie. My? No, przecież mówiłem, że w sobotę, bo w piątek idę z kim innym. No okej. Okay. Ale do 20 z tobą posiedzieć. Ty se tam odcinki poogarniasz. W sensie my sobie też poogarniamy zaraz, nie? Coś ten tego, nie? Znaczy, no, ja będę o 20. A. Czy tam po 20 parę minut. Bo ja muszę iść trawę skosić. O ty kurwa. Zdradzasz mnie. Dokładnie tak. Z kosiarką. No ale ile to tam skosić? Pół godziny? Więc myślę, jak że... Jak mi teraz to nagrasz, że gram nierealnie, to cię zabiję. Inaczej się nie da. W sensie da się, ale to tego save'a bym ogarniał pół godziny. Prasy. O, może przetestuję sobie prasę Guvela w końcu. Nie no, szóstka by dała radę, ale nie. O Boże, to są o, jakie ładne prasy. Prasy. Nie! Idę stąd. A to co to jest? A to jest ze Straw Harvester. Sorry. Wojnitko. Wolnie, wolniutko. Jest do obijania belek, nie? Tak. Robi ci taki długi rękaw. No tak to jest. Nie mówię, na maksymalnie do wpół do 8 mam czas, więc... No potem muszę iść kosić. 23 minuta odcinka. No zanim to skończę wapnować, no to myślę, że jak to robię, to 30 minuta. Kurwa. No trochę jeszcze do tego wapnowania jest, jak innego. Dobra, 30 da radę. Nie wydawało się jakieś wielkie tylko kapela. O połowę więcej maty, koni, ale... niż ma potrzeba. A ja tu wjadę w ogóle tym sprzętem? Nie. No tak na styk. Będziemy się potem martwić. Czyli jak ty pójdziesz o 22, no to ja sobie chyba 2000 krów nagram. Nie pozwalam ci. To nie. To nie nagram. Nie, żartuję. No i jak dostałem zakaz, no to co? Nie będę nagrywał. Jutro oporowo. Gier Crux. Magiczna noc z Gier Crux. O! Magical Night. Brzmi ciekawie.
czy zaszyć. Ja odcinek na czwartek jeszcze mam w gierku tego. Już fleta nosać, więc to jest dobrze. Bym powiedział bardzo dobrze. Widziałeś to? Nie. Krowę do paszowozu wciągło. Cześć, patrz, zaraz będzie. Kurwa, ogień! Ale takiego jumpscara dostałem. Zara, któreś tam wejdzie, jak nic. O, 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 pa, 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 pa! Jak ją wrzuciło, ty? Ja pierdolę. Ej, tu jest za... Nie, te garaże, co mnie... Jakie to jest... Ej, dobra, jakieś pola trzeba kupić. A w ciągłce nie grasz? Co? W ciągłce. Nie. A pozwolił mi ktoś? O, tą łąkę się w przyszłości kupi. I tu jest zarąbiste po... Aha, bo to jest takie dupne, tylko tutaj się przecinają drogi. Magical Knight in Jankus. To kiedy seria zeszpakała? Nie wiem, ale ty to widzisz? No. Ja myślałem, że to jest zrobione z tego. No, ze szlaufa. Magical Knight in Jankus. Co tu rośnie? Trawa. Nie ma tu rosnąć trawa. Kiedyś to zaoram. O nie, ja wiem co nas GR Crux czeka. Co? Przypomniało mi się. Aha, dobra, ja wiem. Tylko nie mów głośno to. Co ty live'a masz? Nie. Ale co trzeba głośno nie mówić? Czy zeknujesz? No to nikt odcinka nie będzie oglądał. Gierkrut. A, to pozdrawiam. Uuu, lala. Jęczwień. Gdzie to jest ten jęczwień? Tu jest ten jęczwień. 19.03. Mam 27 minut, to kurde. Chyba sobie odpuszczę. Ja już mam skruka za płotem 107. A ja jedno. Nie. Jak ja byłem o 18.08, to było 4. O. Teraz 19 to pewnie z 30 już jest. No, ale najlepszy był ostatni kruk na osinie. Lubię 30 przez 2 dni i nagle ten za stówę wybiło. No to ja tak. To ja tak zawsze. Że 2 dni jest cicho, a potem jak wysadzą odcinki to... Wysadzam odcinki? Przecież ja 2000 kg wsadziłem w środę, a już mam 407. Ej, chłop to nawet uprawił tutaj. A w poniedziałek był przecież odcinek z 11, nie? No. No, no to tam też było kiepsko, a teraz jest 450 chyba. No. O, ale kolejka na skup. Szkoda, że modele z 11. Skup zboża i kukurydzy. Ok. Co nie wiem, ale chyba buduje.
Dobra, Magical Knight in the Crux a potem. O. Płot za krukiem. Może być? Nie, nie dzisiaj. Powierzchnia pola. 0,10 ara. 150 tam. Ale tu jest ugór. Dupny. O, tutaj jest fajne. Nie, ugór zboża. To tylko pokazać Henkowi. Kable łapie. Ty autentycznie. Kable łapie. No bo tutaj jest wstawiony ten. Ta interakcja. Co przejeżdżałem ciągnikiem, to tylko to słyszałem kable łapie. To co się dzieje? O, jakie fajne pole. O! Komuś się nieźle chciało siać te. Ej, ale serio, komuś nieźle się chciało siać te. Najlepsze jest to, że tekstura wsadzenia jest w drugą stronę niż te rządki faktycznie idą. No. Magia Farini. Co to kurwa jest? To jest tekstura orki? Chyba tak. Wygląda jak ten, jak ziemia w tym. W konstrukcjonie. No, to jest ork. Należy do nikogo. Kupco. Nie, a co ty? Nie chce mi się tak jechać daleko. Riot Gameplay. DJ Tenka Knaga. Nie Kasper. Bardzo cię wypuszczę. No, chce ze mną grać na weekend. Powiedziałem, że nie wiem. No może. Zobaczymy. Nie wiem, jak też czas wejdzie. O! Rysiu z 11. Jaki fajny kombaj. Ale fajna ścieżka. No. Gdzie ja jestem? A tu jestem. Ten ile pól ma kupionych? Co to jest takie białe? Pewnie Rafa. Perma. Też. Byka. Kota. Ty, ale zarąbista łąka. 14 arów. No taka typowa pod 30. No taka typowa, takie jak na kruku za potem kupujesz. Okay. Te twoje pole mnie coraz bardziej rozbraja. Kurwa, mleko na środku. A w sumie spoko zagroda. Beret. Muszę mu powiedzieć, że nie mogę grać. Ponieważ? Iż gdyż. Nie no, chyba jutro mnie nie będzie. No muszę go niestety ręką ciągnąć, bo on się już dojechać. Tak, i kupiłem tu wszystkie drogi, żeby otworzyć bramę, które jednak się nie da otworzyć jednak. O kurwa, jeszcze się dwa razy powtórzyłem. O! Dokładnie. Da się jednak. To ja chcę tą zagrodę kupić. Pasfisko dla krów. Ok. Dawaj. A, bo tu jest gospodarka w ogóle. Ale mnie złożyło, ty. Tak, teraz to już na pewno nie wyjaśnię. Tu są konie, tu jest wszystko. Muszę sobie niestety tak... Ty, bo trzydziestka dalej mi łazi. Jak łazi? No bo nie zgasiłem jej. O Boże, nie chce mi się nic.
No, muszę mu pomóc trochę, nie? Bo widzicie, no, on nawet nie chce ruszyć te bydlasy. Jedziemy talerzować szóstką. Jeszcze bardziej muszę cię w dół podkręcić. O, teraz pójdziesz. Tutaj trzeba poprzeczniak jakiś zasięg w dół. Ja nie chcę tak wysoko wjeżdżać na tą górę. No wtedy widzicie, no, no nie da się nic na tej górze zrobić. Albo w sumie nie jedziemy. Tędy przejadę i tyle. No na hamulcy nie ma. Wtedy kolejne przejazdy już nie powinny być takie agresywne do góry. Nie wiem, zrobię tu może na 4 razy ten poprzecznik, żeby to był tutaj zasiać. To chyba będzie najlepsza myśl. Technologiczna. Ten siewnik jednak trochę waży. Swoja masa tego siewnika robi robotę. No i pojemne przede wszystkim tego zbiornika. Dlatego on nie może tego uciągnąć, bo jest za słaby. W sumie Big Boot też by miał co robić, ale... Ale go będzie dźwigać. O! Ta-ri-ra-ra-ra. Nie wiem, no przejadę chyba całe dookoła, jak już tak jadę, to chyba całe dojadę dookoła i tyle. Wtedy już będzie kupa drzwi się jeździć. No te pola trochę są duże, nie? Jakby nie było. Więc w sumie trochę poza odcinkiem będą siane. Na lewie. Zobaczę, czy na razie będę chciał siać to, czy nie. Ale mówię, w kolejnym odcinku na pewno będzie już październik, więc... Na kolejny odcinek będzie w poniedziałek, czyli w czerwcu już, nie? No więc fajnie. A chciałem do końca maja skończyć tą serię. No i dzisiaj 24 maj. No to mam 6-7 dni niby jeszcze. Bo w piątek jest ostatniego maja. Tydzień. Jakieś tam drobne szanse są, żeby to skończyć tą serię, nie? Jeszcze jedno kółko tutaj będę miał te wszystkie takie cypki zasiane, więc tylko długa prosta nie to same zasiane. Poza odcinkiem. No ja mam 17 minut odcinka jeszcze, więc jeszcze jedno kółko na pewno prawie. Dobra. Zjebana jest ta mapa. Dużo rzepaków muszę zasiać? A szczególnie krawężniki. Aż mi się 13 przypomniała. Gerkus? No jechałem na krawężnik, to ciągnik mi wytupiło. A nawet nie dotknąłem... O właśnie, no kur... Nie dotknąłem krawężnika, a to już mnie wytupiło. Nie wiem, ja chyba trochę zły kierunek tego pola sobie obrałem. Bo mogłem sobie tutaj jakoś pod skosem siać. Albo w tą stronę, to wtedy bym dużo lepiej to zachęcał. A nie po tą największą górę capować. No muszę tak nawrócić, jeśli tak powiem, nawrócę, bo drzewo jest. Ale może się uda. Niby się udało, no. O kurna, ty to widzisz, jak się tu kurzy? Tak jest. Bo tak czysto pewnie ustawię. A, bo tam była przejazd jeden zaorany, dlatego mówię, czemu tam jest jedna tekstura niż dół? No bo tutaj złapałem ścierniska i cały czas jadę po ścierniska. Teraz jest niby zaorany tutaj ten kawałek. Bo tu była taka dziwna, taka wysepka była, więc...
Sąsiedzi to mnie zajebią tutaj. O, niższy bieg, ty. Może niższy bieg to jest to. No na niższym biegu to powinien podjechać. Bo ja jechałem 13, a nagle zrzuciłem parę biegów i jechałem już 22. Na 12 pójdziesz? Na 11 cię będę trzymał. I myślę, że na 11 już chyba nie jest podjechać na tą górkę. A jak się na to ci zrzucę na 10 na górę. Dałem mu 10, więc 8 biegów w sumie mniej przeciwnik. Nie ma to jak się przecinać Ursusem. Dobra. 8 km na godzinę. Dawaj na górę. Podjadę. Przynajmniej powinienem. Nie mówię, ja chyba zacznę tutaj w tą drugą stronę, jak się tyle. Bo jadę 6 na godzinę. I tu zaraz mu pomogę ręką. I chyba będę musiał, no. Tak to już bym był i bym tu już nawracał, nie? Ja nie chcę tego robić na odcinku, że muszę sobie ręką pomagać, no ale no widzicie, no. Jak się nie da inaczej, tutaj jeździć na tych polach, to co? No ale no, trzeba zasiąść tym trójkąt. No i pięknie, i o to chodziło. No. No dobra. A po co? No. Tak to wygląda to się. Nie no, zasieję tutaj jeszcze ze 2-3 poprzeczniaki i wtedy już będę normalnie przez sobie, tak będę gdzie piesak jechałem. Bo wtedy już tej góry nie będzie sobie wielkiej, więc... Dobra, dam do lewy tutaj, żeby to zasiąść ładnie. Na wróteczka jedziemy dalej. Ojej, to jest jakieś stare po rzepaku jeszcze. Ślady. Ja no już nie będę miał sobie zasiane. Ale to jest akurat najmniejszy problem, jak to się mówi. Najmniej mnie to interesuje. 19:19, więc 10 minut odcinka i spierdzielam. No i akurat do mnie to prześlę wtedy. ...23%, no powinien wystarczyć. No i widzicie, dokąd dojechałem, nie? Nie, ja będę chyba jednak trochę dłużej siał w tą stronę niż te 4 przejazdy. Bo ja to muszę ładnie sobie zasiać pole. Krót, ty się odzywasz, czy nie? No. A co chcesz? No nie wiem, bo się posiadają, się nic nie mówić. Skupiam się. Nie widzisz, co robię? Nie. Oj, tak siadł całe pole, to tyle elegancko, nie? Tak prawdopodobnie będą się to siać.
Zostało 10 minut odcinka, a te 10 minut odcinka to są praktycznie całe pole w stanie zaszyć. Tego duszę ile wlezie. No bo ta góra jest strasznie pionowa, nie? Gdyby nie to, to też... To też bym trochę inaczej to mógł zrobić. A także ta góra jest pionowa. Pod końcówką, więc widzicie, no. Tego ciągnik zawsze odwrotnie, wiesz, tak jak teraz jadę po skosie i to jest tej największej góry zjeżdżał, nie? Tak zawsze było. W sumie to mógłbym już powoli zmienić kurs na drugą stronę i jeździć tak jak... Tak jak jechałem pierwszy przejazd. Tylko jak to najgorsze gówno sobie zasiać. Wtedy już będzie luksusowy. No, bo ta góra to też jest zasiana, więc teraz można już wracać na właściwy tor. Czyli na siebie z góry na dół. No i tak trzeba zrobić, bo już trochę zasiałem. No, a tu już jest płasko. Znaczy, no nie, jeszcze nie jest płasko, no ale wiadomo co, już jest bardziej... Już nie ma takiej góry, nie? Dobra, palimy ziemnik i jedziemy. No może się uda zasiać, kurczę, te pole. Ja tak ze 2-3 kółka bym jeszcze zrobił, to myślę, że praktycznie już bym na płaskim polu był tutaj, nie? No ale teraz już jest ta górka do przyjęcia, można powiedzieć. Nie? Bo tu najgorsze jest zasiane, więc... Tam możliwe tylko 28 lat. No ale... Trochę sobie posiane, trochę będzie posiane, trochę będzie powapnowane. No odcinek będzie zaliczony. No, to najgorsze zasiane. Najważniejsze, co ze ślady znikają, nie? To mnie najbardziej cieszy. Ja teraz pojadę tędy tutaj, żeby te cycki trochę wyrównać. No i przede wszystkim ten taki dziwny tamte coś zasiać. Taką odnogę. W sumie jakbym usunął ten domek, jakbym to zarobił, to już bym nie miał takiej dziwnej odnogi. No ale nie będę domu przeżył sobie. Kurwa, nie wiem czy jeszcze raz talerzówką przejechać, czy nie. Kacper, jak myślisz? Nie wiem. Tak, wiem, że to będzie. Abyś doradził coś, a nie. A co da się jeszcze raz przejechać na talerzówkach? No tutaj, w tym. Żeby to tutaj zatalerzować, to tu. O. Myślisz, że na pół jeszcze? Myślę, że pół talerzówki, myślę, że tak. Dawaj, dawaj. Chyba, że tam będą takie kraty, które nie będą znikać. Nie, no na razie to wszystko znikło tutaj, jak widzisz. No i dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, lecisz. Chyba gdzieś tyle tutaj, nie? Dobra. Może się uda, bo to 6 minut odcinka, 5. To jest jakaś tam mała szansa, że się uda. Też pewnie tak się nie uda, no ale...
Ale dużo już nie zostanie wtedy po odcinku do siebie. No jest 8 na godzinę. No niby półsiemnika urwałem, jakby nie było. No i gitara. Tutaj zatalerowany. O Jezu, to był chyba zły pomysł. Jaka tu jest dziura. A zobaczymy, co oni tam pisali na tej grupie. No, tak to wygląda, do siebie. Fajnie to idzie, no nie powiem, że nie, nie. No fajnie bym takie siebie. Tylko jeszcze stała przede mną zasiania, no ale trudno. To się da. Noc jest długa, więc... Są 2000 grup prawdopodobnie w Wielmorze. Do nagrania. Bo tam też się robi nawozy, więc... No będzie co robić, będę miał co robić. Więc ja nie narzekam na robotę. Na saver, bo ja mam co robić. Nie wiem jak tam na flecie jest na roboty, co? Bo na pewno ostatnio było bronowanie i tam chyba wałowanie jest w rzepaku, więc prawdopodobnie jest teraz jakieś siewy. Ej, to było można trochę zajebać sobie miedzy. No tu jest dopiero płacie kończy. Nie wiem. 3 dyty, a ty trochę jeszcze do siebie dostał. Gdyby ta góra tak nie trzymała, na tej górze bardzo dużo czasu straciłem, nie? Tam podjazd pod nim. No i tu widzicie, no, że jadę 7 na godzinę, na pusto. Ale jeszcze... Jeszcze ten przejazd i będzie zasiane, więc nie ma spiny. Jeszcze ten przejazd 8 na godzinę się wtłoczył ten kawałek. No i potem tylko ten płaski kawałek. Ale ja dzisiaj złodziejem jestem? No nie mogę, jak to się rynie. O kurde, to jest takie wielkie, że aż nawet na FAPie nie chciałem się zmieścić. A nie chciałem jakieś zbytnie telefonu daleko oddać. A schody są umyte? Chyba tam. To 5, to jest 27. Dobra. A ty teraz masz głosowy? Z czego? Tak. Z kruka tak. I tak sobie myślałem, że chyba pokażę te nowe pole talerzówką. No i o. Żniwa, nie? Ale chyba pierwsze talerzowanie sobie zrobiła, potem żniwa. Albo nie wiem.
Zobaczy się. Ale na pewno talerzowanie żywa chciałem w jednym odcinku. Wiem. Ale dwa przejazdy i koniec. No ale przedłużę na 3 minuty. Powinien mi to będzie? Godzina będzie, ja pierdziele ty. Godzinny odcinek. Nie spodziewałem się. Jednak ta góra fest ludzie lepiej trzymała. I tak to mnie dużo szybciej zasiąść. Dobra. O, tu moja łąka. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, pa.